Pamiętajcie też o tym, żeby zablokować sobie tylne koła, żeby samochód nie spadł za barkę. No, podnosimy na wysokość, żeby swobodnie można było wsunąć dłoń pod koło. Nawijamy na koło taką oto taśmę. Możemy posłużyć się sznurkiem, ale taśma jest lepsza, bo lepiej łapie przyczepność z racji tego, że jest płaska. Taśmę nawijamy w taki sposób, żeby ciągnąc za nią, koła obracały się do przodu. Teraz rzucamy drugi bieg i uruchamiamy zapłon w samochodzie. No i teraz energicznie ciągniemy za wcześniej nawiniętą taśmę. Udało się. Pełen sukces. Teraz możemy wrzucić luz, spuścić samochód i ruszać w drogę. Brawo, Mikołaj. Wielki sukces.